powiecie kościerskim w grudniu bez pracy pozostawało ponad 4000 osób. Blisko 1/3 stanowią mieszkańcy Kościerzyny. Tutaj bezrobotnych jest ponad 1300 osób. Osoby bezrobotne w całym powiecie to głównie ludzie młodzi, do 34 roku życia. Stanowią oni ponad 60% ogółu osób pozostających bez pracy. Zaledwie 13,8% wszystkich osób bezrobotnych w powiecie otrzymuje z tego tytułu zasiłek. Jeżeli chodzi o obecną sytuację, no niestety nie jest najlepsza. W styczniu przewidujemy, że nominalnie wzrośnie nam około 400 osób, 350-400 osób, to jest dużo. Z tym, że styczeń nie jest miarodajny dla całego roku. To jest taki okres martwego, dość martwy okres na rynku pracy. Z czego to się bierze? Przede wszystkim jeżeli chodzi o przemysł, to częściowo sytuacja w przemyśle się ustabilizowała, głównie w Lubianie, natomiast mamy problemy z przemysłem drzewnym. Tu się spodziewamy pogorszenia sytuacji jeszcze. No i też niestety nie zawitał do nas jakiś inwestor z większą liczbą miejsc pracy. Niepokojący jest również fakt zawieszenia przyjmowania wniosków dotyczących realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Z uwagi na brak decyzji finansowej ministra pracy i polityki społecznej odnośnie przyznawania środków z Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych w 2011 roku, do odwołania zawieszono przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków, m.in. na przyznawanie jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej czy organizację staży. W roku ubiegłym mieliśmy rekordowe środki, ponad 14 milionów. Dzięki tym środkom mogliśmy też ustabilizować, czy też w jakim stopniu poprawić tą sytuację na rynku pracy, chociaż interwencyjnie. W ramach tych ubiegłorocznych środków objęliśmy różnymi formami aktywnymi ponad 2600 osób bezrobotnych poprzez różne instrumenty. Natomiast jeżeli chodzi o ten rok, nie ma jeszcze decyzji oficjalnych, ale wiemy już nieoficjalnie, że środki będą okrojone do poziomu 1/3, a może nawet mniej jeszcze. Na razie nie wiadomo, kiedy dotacje zostaną wznowione. Pewne jest jednak, że będzie ich dużo mniej i będą dużo niższe, a niektóre z nich znikną całkowicie. Prace społecznie użyteczne będą w pełnym zakresie realizowane. To jest instrument skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy są klientami pomocy społecznej. Będziemy realizować szkolenia, ale będzie ich mniej, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Będziemy realizować staże, ale będzie ich mniej i będą przeciętnie krótsze, od 4-5-miesięczne, może w niektórych przypadkach tych efektywnych 6. Będziemy chcieli też prace interwencyjne realizować. Trudno mi w tej chwili wyrokować co do dotacji i refundacji. To są najdroższe instrumenty, najbardziej kosztochłonne i w związku z tym na dzisiaj na pewno refundacje jest mało realne, żebyśmy realizowali. Co do dotacji, sprawa jest otwarta jeszcze w projekcie systemowym, ale jeżeli będą dotacje, to będą niższe kwoty, rzędu 12-13 tysięcy. W stan likwidacji postawiona została meblarska spółdzielnia Kaszub. Na razie jednak nie wiadomo, czy dojdzie do zwolnień pracowników. Obecnie w spółdzielni nadal pracują 224 osoby. Jeśli chodzi o rok ubiegły, współpracowaliśmy z Kaszubem dość intensywnie, zwłaszcza w zakresie staży. Część osób otrzymywała dalsze zatrudnienie, krótkie prawdziwie, ale krótkie, po okresie staży. W grudniu i w styczniu zarejestrowało się około 30 osób u nas, głównie po pracach zleconych. Osób, które miały umowy zlecenia w Kaszubie i kilka osób też przyczyn ekonomicznych. Zima to okres szczególnie trudny na lokalnym rynku pracy. Stąd też w kolejnych miesiącach możemy spodziewać się dalszego wzrostu bezrobocia. Sytuacja powinna polepszyć się w okresie wiosenno-letnim.